Już 22 września, 17 PKO Bieg Trzech Kopców, którego trasa prowadzi przez trzy krakowskie kopce. Przeanalizowałem dla Was trasę, zapraszam do zapoznania się. O 10.30 spotykamy się pod kopcem Krakusa i startujemy. Trasa początkowo wjedzie 2 km praktycznie cały czas w dół. Na początku kamienną ścieżką w dół z zakrętami, uważajcie tam szczególnie. Po 2 km dobiegamy do bulwarów, zbiegamy na nie i mamy 4 km praktycznie po płaskim z niewielkimi podbiegami bulwarami. Mijamy centrum kongresowe, zamek na Wawelu i około 6 km dobiegamy do mostu zwierzynieckiego, na który wbiegamy i z którego zbiegamy. Po zbiegnięciu z mostu zwierzynieckiego zaczyna się pierwszy podbieg. 500 metrów pod górę asfalt, najcięższy i najbardziej stromy podbieg. Przebiegacie pod mostem diabelskim, kolejne 800 metrów Aleją Waszyngtona pod górę, asfalt. Około 8 km po prawej stronie macie kopiec Kościuszki, macie tam też punkt nawadniania. Dalej przez Sikornik na asfalcie delikatnie góra, delikatnie dół. Część w terenie, obiegnięcie lasu i mocno w dół po kostce, uważajcie. I wbiegacie do Lasku Wolskiego, jest to część górska i terenowa biegu Trzech Kopców. Na początku będzie wąwóz i 1,5 km podbiegu terenowego w górę. Jak oszczędziliście siłę w poprzedniej części biegu, tu spokojnie sobie poradzicie. Następnie dobiegacie do ZOO, będzie po prawej stronie. Tam już jest asfalt, na początku płasko, troszeczkę w dół, potem już mocno do góry do 13 km. I w momencie, kiedy zobaczycie kopiec Piłsudskiego, pamiętajcie, żeby go obiec i na mecie mocno ręce do góry ukończyliście bieg Trzech Kopców.